Dzień dobry, dzień dobry. My niedawno wstaliśmy, więc jakoś po godzinie 8. Emiaś nas obudził. Stasiek ogólnie jest u mojej mamy i u Zuzi śpi, więc później go odbierzemy. Ale najpierw czekamy, aż Ignaś pojedzie do Dawida mamy i wtedy my pojedziemy na spokojnie na zakupy i po zakupach odbierzemy Staśka i tutaj wrócimy. Więc tak, zapowiada się bardzo fajny dzień, ponieważ tak, zakupy, nawet spożywcze, są ok, można gdzieś wyjść, coś porobić. Zrobię wam też haul zakupowy, co tam kupiliśmy. Też taki długi weekend, jest niby w niedzielę są chyba otwarte sklepy, ale my już robimy tak raz porządnie, żeby było i żeby niczego nie brakło, ponieważ my w poniedziałek zapraszamy moją mamę, moją siostrę na kaczkę po tym, po cmentarzu. Więc tak. No dobrze, więc wstęp mamy, ja idę pić kawę, wołam psa i będziemy robić śniadanie. No więc tak jak mówiłam, kawusia jest, już dwa łyczki były zrobione. W ogóle kończą mi się kapsułki, więc nie, muszę zobaczyć, czy będzie coś na promocji. Mama mówiła ostatnio, że była za 17, szkoda, że nie wiedziałam wcześniej, bo nie wiem, czy nadal jest, a wątpię. Kochani, mam pomysł, bo teraz spojrzałam na imbir, który wczoraj kupiłam. Dajcie mi znać, jakie wy najbardziej lubicie herbaty jesienno-zimowe. Napiszcie swoje przepisy w komentarzach, może dodajecie jakieś konfitury do tej herbaty. No nie wiem, dajcie znać, z chęcią poczytam, może którąś wypróbuję nawet na blogu. No, więc chwalcie się, piszcie, która jest przepyszna, idealna na zimowo, jesienno-zimowe wieczory. Zobaczcie, kto tu jest! Dzień doberek! Aha, jeszcze jedną. Wczoraj wieczorem przeczytałam komentarz, że przeszkadza wam, znaczy przeszkadza jednej widzce, ale tam chyba zostało polubione kilka razy, moje poprawianie włosów. Więc tak. Raczej tego nie zmienię, ponieważ to już jest mój taki odruch. Będę się starała mniej poprawiać, ale no tak robię po prostu i widziałam, że bardzo dużo youtuberek jak nagrywa się, no to chcę dobrze wyglądać i chcę, żeby te włosy jakoś tam, wiecie, przylegały i były. Zwłaszcza tak jak ktoś, jakby miał takie jak ja, to by mnie naprawdę rozumiał. Więc postaram się, ale nie obiecuję, więc tak. Kochani, my jedziemy na zakupy. Ja już jestem ubrana. Proszę, okularki są, bo dzisiaj świeci słoneczko. Płaszczyk, bluza i lecimy. This endless fall, a taste of the eternity, 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 yeah. My broken soul, enslaved in the eternity, 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 yeah. I feel so cold, oh, cause I lost all. Ani mocno świeci tutaj słońce, mam nadzieję, że mnie ok widać. My właśnie jedziemy do Aldiego, musimy wejść kupić kilka zniczy, bo tak naprawdę jesteśmy jeszcze z niczym. Nie mamy ani jednego, więc, znaczy mamy, ogólnie mama kupiła tam do taty, ale muszę kupić jeszcze kilka, no i Dawid tam do siebie, do rodziny również. Dobrze kochani, my byliśmy na chwileczkę na ryneczku, kupiliśmy kilka rzeczy, ale tutaj jeszcze wam nie będę zdradzać. Jak dojedziemy, to po prostu wszystkie zakupy wam pokażę, bo wiem, że lubicie oglądać takie filmy. Kochani, mamy małą przerwę na hot doga, a już jesteśmy pod Mrówką, więc zaraz wchodzimy, muszę zobaczyć osłonkę i zobaczymy jeszcze małe znicze. Kochani, my już jesteśmy ogólnie po zakupach. Odebraliśmy też Stasia, który siedzi z tyłu i przyjechaliśmy po raz kolejny na myjnię, bo mieliśmy wcześniej wykupione tutaj na stacji. No i przed nami tak naprawdę jest raz, dwa, trzy auta. My jesteśmy jako czwarte, bo Dawid to też stoi raczej w tym, w kolejce. Nie, kolejka jest tu. No, może tak się ustawił. No dobra, mniejsza z tym, więc pewnie trochę nam zejdzie. Myślę, że z, nie wiem, 30 minut, coś takiego. No i dopiero wrócimy do domu. Kochani, po zakupach trafiliśmy tutaj do lasu, byliśmy też na cmentarzu. Nie, chyba wam wcześniej mówiłam właśnie, że mieliśmy jechać. No i jeszcze będziemy jechać do jednego sklepu. No ale chwilę relaksu. Zrobimy może jakieś zdjęcie na Instagram. Przespacerujemy się. Ignaś przeżywa, bo tu ktoś
Ktoś buta wyrzucił, czy zostawił, czy nie wiem, co się stało, jakiś trampek. No, więc malutki spacerek, dosłownie kilka minut, bo ja już powiem wam, że też jestem zmęczona. A jeszcze wrócimy, to chcę przygotować kilka rzeczy, no bo później mamy gości. No jest przepięknie, dawno nie byłam w lesie. A taste of the eternity, 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 yeah. My broken soul and slave. Wiedziałam, że przyjdę do was z holem zakupowym, więc postaram się jak najszybciej wam to wszystko pokazać. Miałam osobny nagrać film, ale chyba bez sensu. Więc tak, dzisiaj mamy gości. Kupiłam krakuski, bardzo je lubię, z czekoladą. Kupiłam też kabanosy z serem. No i mam wszystko w doniczce. Kupiłam też doniczkę, bo mam od mojej kuzynki dostać kwiatka. Koncentrat pomidorowy. W Biedronce w ogóle nie było pomidorów w puszce, więc nie wiem. Tutaj mamy camemberta. Tutaj mamy z tą pleśnią taką niebieską. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy moja kuzynka lubi takie sery i w ogóle. No, ale się okaże. Dobra, przechodzimy dalej. Chleb tostowy, u nas standardzik, bo często chłopakom robię. Kupiłam rozmaryn, który prezentuje się tak. Przyprawa bez chemii, więc bardzo fajnie będzie do kaczki, ponieważ robię kaczkę z jabłkami na święta. Dalej. Znów te jogurciki pitne, tylko tym razem truskawkowe. Chciałam coś chłopakom zmienić, one są takie fajne na raz, więc super się sprawdzają w przedszkolu. Kupiłam śmietankę 30 do zupy pomidorowej. Kupiłam 18 też śmietankę, zawsze się przyda do czegoś. Serek wiejski. Co tutaj jeszcze mamy? Nowe lejsy. Proszę bardzo, mango z chili. Dalej, zaraz spadnę, chłopaki tutaj przyszli. Płyn do mycia podłóg, to jest chyba szare mydło. Płyn do płukania, kupiłam taki różowy, jeszcze go nie mieliśmy, ale chyba spoko pachnie. Dalej, muszę się tutaj już coraz bardziej schylać, bo się kończy. Mleko. Serek Gouda. Tutaj drugie mleko. Podawajcie mi, chłopaki, o, może być tak ładnie. Pokaż. Soczek kaktusowy uwielbiam. Folię aluminiową. Pepsi. Czekaj. Mój ulubiony serek. Mąka, tak. Mąkę musiałam kupić. O, małe pomidorki koktajlowe. Sery. Paróweczki. Tutaj to mamy takie, nie będziemy tego pokazywać. Tutaj również pomidorki. I co? To wszystko. Jeszcze mam inne jabłka do kaczki, drugie słodkie. Chłopaki, ale nie krzyczcie. Mięso i wędliny pochowałam, ponieważ byliśmy wcześniej w domu, więc już tego nie będę wyciągać. A zapomniałam powiedzieć, że jeszcze na ryneczku byliśmy i kupiliśmy jajka. I za chwileczkę wam pokażę jeszcze kwiaty, no i ziemniaki, no wiecie, takie tam, co na ryneczku się rzeczy kupuje. I u nas harmider, ale chciałam wam pokazać, co przygotowałam. Tortille zawijane. Powtórzę jeszcze raz, bo był harmider. Tortille zawijane. Mamy te chipsy nowe, lejsy, mango, coś tam. Sos czosnkowy będzie do takich zawijańców, a la pizzerek. No i oczywiście sery, orzechy, kabanosy, pomidorki koktajlowe. Kochani, jest już niedziela, ale przychodzę się tylko pożegnać. Dzięki wielkie za oglądanie. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, jakiś komentarz i widzimy się już niedługo. Dzięki, pa!